widło z rąk naszych nóg. Niech modlitwą padnie do nóg. Znieśmy dłonie Pan na tronie, on wieku i zdechu. On może mąż za gwiazdą wzysz, kiedyś Panie czeka Cię krzyż i ratowie, który w grobie spoczniesz, jak w żłobie śpi. Słowo, wszystko, w czym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Słowo, przedziwne słowo, słowo przedwieczne, jak gdyby próg niewidzialny wszystkiego, co zaistniało, istnieje i istnieć będzie. Jakby słowo było progiem, a za tym progiem zaczynają się dzieje. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki. Witamy Państwa bardzo serdecznie na trzecim zielonogórskim kolędowaniu. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj i tworzymy razem wspólnotę. Myślę, że możemy przywitać się brawami. Tak pięknie o słowie pisał Jan Paweł II w tryptyku rzymskim i dzisiaj to słowo zajmuje centralne miejsce naszego spotkania, ponieważ chcemy, aby to słowo prowadziło nas tego wieczoru, ponieważ to słowo przyszło do mnie, przyszło do Ciebie, przyszło do każdego z nas, przyszło do tych najmniejszych, którzy tutaj siedzą i do tych najstarszych, którzy siedzą gdzieś w ławkach, może stoją na końcu. Słowo chce zamieszkać w naszych sercach, więc niech ono nas dzisiaj prowadzi. I na początek tego naszego spotkania zapraszam do nas gospodarza tego miejsca, księdza proboszcza kanonika Romana Litwińczuka, który przywita nas dobrym słowem. Serdecznie wszystkich witam na zielonogórskim kolędowaniu. Dzisiaj dołączyliśmy pewnie do orszaku trzech królów, a wieczorem taki stał się już zwyczaj. Przychodzimy do świątyni pod wezwanie Matki Bożej Częstochowskiej, aby stanąć obok Maryi, która pierwsza pochyliła się nad narodzonym Jezusem, adorowała Go jako największy dar dla ziemi, dla człowieka od Boga. Chcemy łączyć się z nią w uwielbieniu Boga za Jezusa, Syna Bożego, za Odkupiciela świata i oczekiwanego Mesjasza. Wszystkich serdecznie witam, przede wszystkim księdza biskupa Tadeusza Wilińskiego, biskupa naszej diecezji, wszystkich kapłanów z księdzem Grzegorzem, księdzem Józefem, naszymi wikariuszami, siostry zakonne, nawet te przybyły z dalekich stron. Witam zielonogórzan i wszystkich gości z naszej parafii i spoza, szczególnie grupę z Gorzowa Wielkopolskiego, z parafii Królowej Polski, pokonali dużą odległość, aby złączyć się z nami w tym uwielbieniu Pana Boga. Niech te kolędy, które wybrzmią, będą taką pieśnią, która
aby nas uczynić dziećmi Boga. Zapraszam do wspólnego świętowania i kolędowania. Prosimy też księdza Roberta Patro o poprowadzenie krótkiej modlitwy. Święty Augustyn, komentując dzisiejszą uroczystość objawienia Pańskiego, powiedział w ten sposób, że w rzeczach koniecznych to uwielbienie, w rzeczach wątpliwych wolność, a we wszystkim miłość. Rzecz konieczna jest taka, by uwielbić Boga. To jest konieczna rzecz, ponieważ On jest godzien wszelkiej czci, chwały, uwielbienia. To przed Nim zegnie się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. I przed Nim wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Dlatego niech to Słowo Boże zegnie nasze kolana, mając świadomość, że jest w nas poprzez Komunię Świętą, bo pewno wielu z nas ją przyjęło. A także jest pośród nas, ponieważ tworzymy jeden Kościół, a także jest w namiocie, czyli w tabernakulum i ciągle pokornie, cicho oczekuje na każdego z nas. Niech ta świadomość nam towarzyszy i niech ta krótka modlitwa ze zgiętych kolan uświadomi nam tę prawdę. Jezu, uniżam się przed Twoim majestatem, uniżam moje serce, mój umysł, moje ciało i moje zmysły. Wyznaję, że jestem człowiek słaby i grzeszny. Wołam, abyś posłał swego ducha, aby ten wieczernik wypełnił się jego mocą. Miriam, mała kropelko, Ty najbardziej znasz i wiesz, jak uwielbić Twojego Syna. Naucz nas, prowadź nas, ucz nas nieustannie bycia przy Twoim Synu. Święty Józefie, Ty, który niewiele rozumiałeś, a jednak miałeś w sobie wewnętrzną odwagę, aby zatroszczyć się, zaopiekować się Synem Bożym, Twoim Synem. Święta Rodzino, módl się za nami. Matko Boska Częstochowska, Królowo Polski. Powstań, świeć, bo przyszło Twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie wszystkich Was zapraszamy do wspólnego śpiewu. Niech to będzie czas modlitwy właśnie kolędą i śpiewem. Gdy się Chrystus rodzi. Gdy się Chrystus rodzi i na
Pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz, ci wszyscy zebrani zdążają do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione Twe córki. Thank you.
wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce Twe zadrży i rozszerzy się, bo do Ciebie napłyną bogactwa zamorskie. Zasoby narodów przyjdą ku Tobie. Zaleje Cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. Często popełniamy błędy, ale 6 stycznia to można popełnić 3 błędy w jednym zdaniu. Na przykład mówiąc, że jest dzisiaj święto 3 króli, bo ani święto, ani 3, ani króli. Bo dziś w kościele świętujemy wprawdzie, ale uroczystość objawienia Pańskiego. I tak jak świętowaliśmy uroczystość Bożego Narodzenia niedawno, tak kontynuujemy to świętowanie w dniu, w którym wspominamy to, jak Bóg nam się objawił. To Słowo odwieczne, ten Bóg wypowiedziany, raczej wypowiadany, objawia nam się, abyśmy mogli Go poznać, poznawszy, wybrać, a stąd już niedaleko do pokochać.
Słowo objawiło się. Mędrcy poszli za Słowem. I może chociaż nie byli do końca tego świadomi, to Słowo już ich prowadziło. Szli za światłem, ale szli do spotkania ze Słowem. Prosimy Cię, Panie, aby to dzisiejsze spotkanie było prawdziwym spotkaniem ze Słowem. Z Tobą, który jesteś Słowem, który się dzisiaj objawiasz. Który objawiasz się dzisiaj poganom i idziesz na cały świat. My wierzymy, Panie, że Ty chcesz być niesiony dalej. Że Ty nie chcesz się zatrzymać w murach tego Kościoła. Dlatego niech to Słowo teraz w trakcie kolejnych kolęd, kiedy będziemy śpiewać, niech ono nas przenika. Niech ono nas umacnia, abyśmy stali się świadkami Słowa. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.
rodzi się, On daje nam zbawienie, błogosławieństwo rzeczy, którzy go szukają, wzywają dzień i noc, wskazuje życia drogę, objawia swoją. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Ktoś powiedział niedawno, że żyjemy w dziwnych czasach. I choć może każdy wiek mógł tak o sobie powiedzieć, to w naszych czasach jest chyba coś szczególnego. Stworzyliśmy kawę bez kofeiny, piwo bez alkoholu, mleko bez laktozy. A dalej idąc za tym, miłość bez spotkania, chrześcijaństwo bez Jezusa i Boże Narodzenie bez narodzenia Boga. Święto Bożego Narodzenia, wszystko wydaje się być ciekawe i piękne. Historia świąteczna, atmosfera, choinki, światełka, nawet piosenki ze słowem Christmas, które mówią o porzuconej miłości, ale nie o świętach. Wszystkim możemy się zachwycić i ucieszyć, ale możemy w tym wszystkim nie spotkać słowa, a ono przychodzi do swojej własności. Boże, daj nam serce takie, jakie miała serce Maryja. I daj nam serce takie, jakie miał Józef. Aby nasze serca były inne niż te, które biją rytmem świata. Thank you.
Twoje to drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie umęczonej wędrować w dalekie strony.
Śpi, syneczku mój, wstajęce pełnej snu. Tak długa droga czeka cię, maleńki zaśni już. Czy już widzisz ogrom swojej chwały? Czy zbawienia cenę znasz? A może myśli twe ochrania Bóg, byś spać spokojnie mógł. Śpi, syneczku mój, i miej pogodne sny. Ten świat zaczeka jeszcze chwilę, dziś spokojnie śpi. To niezwykłe jak majestat nieba mieści się w ramionach mych. Co za szczęście być dla ciebie tatą przez tych parę Powiem, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Srogi. Oczy najwyższego, gdzie ogień wskazał.
mydlętami Gospodo staje. Ubogim pastuszkom w porę znać daje. Bo się narodziło ludzkie zbawienie. Trudno jest przyjąć coś, czego się nie zna. I tak na przykład można wierzyć w istnienie Boga, ale nie przyjmować Go. Tak dzieci wierzą na przykład, ale przychodzi taki czas, kiedy mówią, jak mój syn na przykład, tato, ja jestem silniejszy od ciebie, od dziadka, nawet od Pana Jezusa jestem silniejszy. Przychodzi w życiu dorosłego człowieka też taki moment, kiedy rozum bierze górę nad wiarą. A przecież choćby parafrazując Jana Pawła II, wiara i rozum to dwa skrzydła, na których wznosi się duch ludzki ku kontemplacji prawdy. I żeby poznać Boga, wystarczy sobie wyobrazić, a właściwie uświadomić, że On jest Słowem. Jeżeli jest Słowem, to znaczy, że mówi. I to zasadniczo cały czas mówi. Żeby poznać to Słowo, wystarczy sięgnąć do depozytu naszej wiary. Do tradycji, do Pisma Świętego, do nauczania Kościoła. Ten depozyt to coś, co powinniśmy chronić, ale też coś, do czego sięgać, aby przyjmować Słowo świadomie. Słowo przyszło do swojej własności i wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. I tak patrzę na te nasze dzieci, które tutaj siedzą. Chodźcie, Jasiu. Chodźcie, Hania, Marta, chodźcie do nas. Ignaś tam siedzi. Ignaś, chodź tutaj do taty. No chodź szybciutko. Brawa dla dzieci naszych.
Wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Ale jak tak patrzę, słuchajcie, to nie tylko ta gromadka, która tutaj jest. Jak patrzę na księdza biskupa, to widzę dziecko, księdza Grzesia widzę dziecko, siostrę widzę dziecko. Tak, gdzie nie popatrzę, tam są dzieci, bo dzieci to ci, którzy przyjęli słowo. Przyjmij dzisiaj słowo, stań się na nowo dzieckiem, bo dziecko przyszło do nas i przytul je tak z całego serca, tak jak Maryja, tak jak Józef przytulali je w szopce betlejemskiej, tak jak te małe szkraby tutaj stoją. Spróbuj tak wziąć, oczywiście w wyobraźni dziecko na swoje kolana, co niektórzy trzymają tutaj dzieci na kolanach, i przytul z całego serca, przytul małego Jezusa, przytul to słowo, a staniesz się dzieckiem Boga. Thank you.
Kolęda płynie z wysokości i uczy miłości. Tak schodząc trochę na ziemię, jest taki moment, kiedy tradycyjnie już zachęcamy do tego, aby poczuć się wspólnotą trochę bardziej niż tylko śpiewając, kolędując, siedząc i modląc się razem tu z nami. W imieniu organizatorów, w imieniu Europejskiego Centrum Wolontariatu, Wspólnoty Oikos Beriti, Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, chcemy poprosić Cię o wsparcie tego dzieła, tego koncertu, abyśmy mogli pokryć koszty związane z organizacją tego wydarzenia. Oczywiście nie będziemy uciekać się do trików pod tytułem Zaufaj Panu Bogu, włóż wszystko, co masz w portfelu, albo nie bądź ofiarą, złóż ofiarę. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Wiemy i wierzymy w to, że Pan Bóg otwiera serca, ale otwiera też portfele. Jesteśmy ludźmi i po ludzku chcemy prosić o wsparcie. I powiemy to, co w zeszłym roku już powiedziałam, a co kiedyś jeden proboszcz w trakcie mszy świętej na zakończenie powiedział. Rzucajcie tak, żeby dzieciątko się nie obudziło. Po cichutku. Tak? Także bardzo prosimy, żeby tak dzieciątko się nie obudziło. Może do króli ostatnie nawiązanie. Niech królowie też tam w tych koszykach się znajdą. Moi drodzy, mam taką propozycję, żebyśmy razem zaśpiewali, z taką formą. Będzie zwrotka i będzie refren i będzie powtórka refrenu i na tej powtórce refrenu to wy będziecie drugim chórem. Jesteście za? Dobrze, to zrobimy to. Po każdej zwrotce drugi refren jest wasz. Czy nie śmieje?
Kochani, oczywiście kontynuujemy wspólne śpiewanie. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Do stajenki, do Jezusa i Panienki. Kochany, witaj. Boga w Tobie. Ma ochotę tańczyć, może tańczyć. We'll be right back.
brawa, zespół Tira il Vento pod dyrygenturą Martyny Dziechciaruk. Wielkie brawa. Zespół Szemma pod kierownictwem Katarzyny Lesiak. I nasi soliści, pozwólcie, że będę wyczytywać, a wy możecie tutaj po kolei do nas jeszcze wychodzić. Mam nadzieję, że nikogo nie ominę. Przemek Szczotko, Stasiu Żaczek. Stasiu Żaczek. Stasiu Ziemniewicz. Z przepiękną kolędą, kołysanką Józefa. Arek Wiertelak. Zastępca Martyny. Justyna Piętosa. Żona Michała. Martyna Dziechciaruk. Raz jeszcze. Natalia Iwaniec. Natalka. Amelia Patrzykąt. Szefowa zespołu Kasia Leśniak. Basia Skałuba. Agnieszka Janiszewska. Ania Wegner. Ania Pulkowska. I Kamil. Kamil nie znam nazwiska. Szymczak, Kamil Szymczak. Z roku na rok coraz więcej. Dziękujemy wam bardzo. Tak, możecie wracać. Możecie wracać. Jak w każdej rodzinie, tak i my, tak parafrazując troszkę sobie, już bez żartów tym razem, przychodzi czas, żeby ojciec zabrał głos. Ekscelencjo, prosimy o zabranie głosu. I kochani, końcowe błogosławieństwo. A po jeszcze odśpiewamy apel jasnogórski. Ale zapraszamy teraz księdza biskupa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W zasadzie oniemiałem, gdy mam zabrać głos w takiej chwili, kiedy jest taki serdeczny, ciepły, życzliwy klimat, uroczystość objawienia Pańskiego. Klimat, który jest z jednej strony rodzinny, wspólnotowy, ale jak to zostało podkreślone na rozpoczęcie, uwielbieniowy, adoracyjny, przed majestatem Najświętszego Boga, który nie bał się uniżyć do wielkości człowieka i to jeszcze tak małego, tak bezbronnego jak dziecię. I bardzo serdecznie chcę podziękować tym wszystkim, którzy już po raz kolejny, i myślę, że to jest jakaś taka już chyba mała zielonogórska tradycja, ale ona będzie chyba większa jeszcze, że uroczystość objawienia Pańskiego kończy się tym kolędowaniem. I tutaj co do także tej informacji, że może być mleko bez laktozy, że nawet święta Bożego Narodzenia bez śniegu, to jeszcze też właśnie zdzierżymy. Natomiast no, nie za bardzo wyobrażam sobie objawienia Pańskiego bez kolędowania. I dzisiaj pięknie, tutaj myślę, że wiele osób jest obecnych, którzy wzięli udział w orszaku królewskim tutaj w Zielonej Górze. Chciałem też bardzo serdecznie podziękować, a też tym wszystkim, którzy teraz przybyli. Tutaj usłyszeliśmy, że święto Trzech Króli, można to popełnić trzy błędy, że to niekoniecznie święto, bo uroczystość, że nie trzech, a może było ich i więcej, no i nie króle, ale mędrcy. Ja się spotkałem z tym, że na pytanie, kto stworzył świat, zauważyłem na kartce trzyliterowe słowo, jedno, a w nim były trzy błędy. Bo było B z małej litery, było U otwarte i K na zakończenie. Więc można. I o to chodzi, żeby teraz
takich błędów nie popełniać, aby świat mógł poznać tego, który jest Stwórcą, ale zarazem Ojcem, który miłuje i kocha do końca i chce być bardzo blisko. Objawia się przez Słowo i to Słowo, które jest tak bliskie, bo objawia się w Jezusie Chrystusie i mamy możliwość spotkania Go. I dzięki temu wydarzeniu dzisiaj tak naprawdę po raz drugi w Zielonej Górze jest podkreślony misyjny charakter Kościoła. Bo dzisiaj uroczystość Objawienia Pańskiego to jest taki dzień misyjny w Kościele. I chcę podziękować zarówno muzykom wspaniałym, ale bardziej ich widać, to jeszcze cudownym chórzystom i tym, którzy soliści. Tutaj parze prowadzącej również za te słowa wprowadzające tak głębokie treści, a jednocześnie tak bardzo subtelnie i pięknie wprowadzające w klimat naszego kolędowania, więc bardzo serdecznie dziękuję, ale też chcę podziękować wszystkim, którzy przybyli i to zostało zauważone na rozpoczęcie, także teraz chcę zauważyć wszystkich, którzy przybyli z daleka i wiem, że tutaj są z różnych okolicznych miejscowości i także z miasta Gorzowa, więc bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy przybyli na zielonogórskie kolędowanie. Jesteśmy w domu Matki. Też dziękuję gospodarzom parafii Matki Bożej Częstochowskiej na ręce księdza proboszcza i wszystkich tutaj współpracowników. W domu Matki, którą nazywamy również Matką Słowa Bożego. Tak mocno to zostało dzisiaj również to słowo podkreślone. I patrząc w oblicze tej Matki, polećmy siebie, rodziny, naszą diecezję, naszą ojczyznę, wszystkich rodaków. Pomyślmy o tych, którzy może te święta nie spędzili razem z bliskimi, bo dzieli ich może wiele kilometrów i nie mogli z różnych przyczyn. Pomyślmy o tych wszystkich, którzy cierpią, którzy są pogrążeni w smutku, w bólu. To też są nasi bracia, nasze siostry, dla których wysyłamy tym darem modlitwy, sygnał, że są w naszych sercach, że ogarniamy ich naszą miłością. I zawierzmy w domu Matki tutaj w tym roku, również jubileuszowym, wszystkich naszą serdeczną modlitwą. Poproszę o powstanie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Matko Boża Częstochowska,
Ewangelia dnia dzisiejszego przekazuje nam wiadomość, że po złożeniu pokłonu, po złożeniu darów, mędrcy inną drogą, omijając Heroda, wracali do swojej ojczyzny. Chcielibyśmy również iść ich drogą, tą inną drogą. Może dzięki tej modlitwie, dzięki temu uwielbieniu, dzięki temu kolędowaniu drogą mocniejszej wiary, jeszcze bardziej niezawodnej nadziei i obecnej w naszych sercach miłości. Na to dzieło niech nam Bóg błogosławi. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia za rok. Uroczystość Bożego Ciała też.